Cześć Boże. W dzisiejszym spotkaniu chciałbym powiedzieć Wam o czterech elementach, które są potrzebne, aby stworzyć wyśmienitą, dobrą kawę, którą możecie dzielić się ze sobą i ze swoimi przyjaciółmi. Włosi mówią, że są cztery M, cztery czynniki, które odpowiadają za dobrą kawę. La macchina, la macina dosadore, czyli młynek, to co jest tam w środku, kawa, mieszanka, czyli miszela, i czwarta rzecz, która jest potrzebna, to jest ręka baristy. Jak to ma się do normalnego życia w małżeństwie? Myślę, że bardzo symbolicznie. Ekspres, młynek, kawa i ręka baristy to są cztery rzeczy, które możecie odnajdywać. Ekspres to jest wasz dom. Młynek to jest to wszystko, co do tego domu potraficie wnieść. Wasze miejsce pracy, relacje, emocje z innymi. To wszystko, co na co dzień wpływa na wasze życie. To w środku, co jest w młynku, kawa, zazwyczaj mieszanka arabiki i rabusty w różnych proporcjach, to jesteście wy sami. Zostaje nam jeszcze tajemnicza ręka. Jeżeli przechodzimy do tej ręki baristy, a przyjmiemy, że małżeństwo to miejsce, gdzie można się uświęcić, to mamy dom, środowisko, kawy, którą wy jesteście, i tajemnicza ręka Boga. Bóg, który potrafi czynić wielkie rzeczy w waszym życiu. W prostych rzeczach potrafi objawiać swoją moc. Dlaczego warto dać się jemu poprowadzić? Dlatego, że to, co wydaje się zwykłe pod jego działaniem, może przerodzić się w coś wyjątkowego. I dlatego też Wielki Post to szansa, żeby słuchać Boga, dać się Jemu dotknąć, przemienić. Po co? Bo wtedy otrzymujecie coś wyjątkowego, to czego pragniecie. Owocnego Wielkiego Postu. Słuchajcie Boga, dajcie się Jemu prowadzić, a On napełni wasze serce miłością, cierpliwością i przebaczeniem. Szczęść Boże. Do następnego razu.